Cześć Kevin, cześć. Powiedz nam, jakie są Twoje pierwsze wrażenia po treningach i podpisaniu kontraktu z Górnikiem Zabrze? No, nie mogłem się doczekać trenować z zespołem. Te 3-4 tygodnie, które byłem przy bieganiu i w fitnessie, to coś tam brakowało i nie mogłem się doczekać i było wszystko fajnie. Chłopaki są fajne, drużyna jest fajna, fajny klimat jest w drużynie i to wszystko. Jak często w przeszłości bywałeś w Polsce? Bo z tego co słyszymy, to bardzo dobrze mówisz po polsku. No ja zawsze przyjechałem na święta, ale jak byliśmy jeszcze małe, mój brat, czyli z rodziną i z moim bratem, przyjechaliśmy zawsze na święta, albo jak było urlop, albo i tak mieliśmy czasy tutaj w Polsce z rodziną, z dziadkiem, z babcią kiedyś i z ciocią, bo mieszkali wszyscy razem w domu i pojechaliśmy do Tarnowskiej Góry i tak się nauczyliśmy. Nie mówiliśmy w domu po polsku, ale jak dojechaliśmy tutaj, no to musieliśmy po polsku mówić i tak staraliśmy się i daliśmy radę. Czyli w Niemczech nie korzystasz z języka polskiego? Nie, w Niemczech zawsze mówiliśmy po niemiecku. Do szkoły chodziliśmy, mówiliśmy po niemiecku. I tak tylko jak byliśmy w Polsce, to porozmawialiśmy, czyli musieliśmy porozmawiać po polsku. I tak to było, nie? I tak teraz mówię. A jak się czujesz, wiedząc, że co najmniej rok spędzisz w Polsce bliżej rodziny? No, będziemy widzieć. To jest pierwszy raz w innym kraju, czyli ja znam język polski, moja dziewczyna jeszcze nie, ale się uczy. I będziemy widzieć, jak tam pomocy potrzebuje, to 30 minut dalej w Tarnowskich Górach mieszka ciocia i wujek, i kuzyn też w Katowicach studiuje, to mam krótki... Mam krótki metrów, niedaleko mam z nich i jak potrzebuję pomoc, no to nam pomagają i będziemy wiedzieć, co w tym roku się staje, co będzie i ja. Czy gdy grałeś w Niemczech, to rodzina z Polski często odwiedzała cię na meczach? Przyjeżdżała, żeby oglądać, jak grasz? No, przyjechali do Drezna i też w Grossaspach, jak w trzeciej lidze jeszcze grałem, to też przyjechali, jak mieli wolne, jak byli na urlop u nas. Przyjechali i kibicowali, też byli w stadionu. Też 2-3 razy w Drezno byli i oglądali mecz. Teraz będą mieć więcej okazji, bo z Tarnowskiej Góry do Zabrze jest o wiele bliżej, więc będą mogli cię oglądać na żywo częściej. No tak jest, moja ciocia już pisała do mnie, że jak będzie pierwszy mecz, to mam mówić, że ona przyjedzie, ale będzie ciekawe, który będzie pierwszym bramkarzem. No i przy okazji twoi rodzice będą mieć pretekst, żeby częściej do Polski przyjeżdżać, żeby oglądać ciebie na stadionie Górnika. No będzie ciekawe, też muszą, to jest to 1000 kilometrów, nie całe, ale 1000 kilometrów to nie jest, żeby jechać na jeden dzień i z powrotem, nie? W Drezno to jeszcze poszło, ale też u nas mieli łóżka i spali, albo mieli 2-3 dni u nas w Drezno. Ale będzie ciekawe, czy oni przyjadą. Moja mama już powiedziała, że na pierwszym meczu chce przyjechać. Ale będzie ciekawe, jak ona da rady, jak tam z samolotem. Ale jak mają urlop, albo jak na weekend wszystko pasuje, no to przyjadą chyba. Tak myślę. Doszły też na słuchy, że twoja rodzina kibicuje Górnikowi. Czy ty wcześniej mecze Górnika oglądałeś? Tylko przy YouTubie. Te skróty oglądałem niektóre razy, bo mój kuzyn kibicuje też Górnika. Mój tata kiedyś chyba jeszcze był w stadionie, jak Górnik zdążył być mistrzem polskim, to chyba rok 88 chyba był. I wtedy jeszcze on był w Polsce, ja myślę, i kibicował i jeszcze powiedział, że jest kibicą z Zabrzu i tak. Nagle ogląda nie mecze, ale ogląda na tabelach i jak tam leci, jak tam
Górnik zawsze grał, nie? I ci inni też, kuzyn od mojej taty jeszcze mieszkają tutaj. Czyli jeden mieszka w Niemczech i bardzo był zadowolony, że podpisałem kontraktu i nie mógł doczekać na moją odpowiedź, czy to jest fakt, czy nie. A na koniec możesz nam powiedzieć, czego sobie i drużynie byś życzył na ten nowy, nadchodzący sezon? No najpierw muszę z wszystkimi się poznać, już tam te pierwsze dni już było wszystko dobrze. Ja już powiedziałem, że dobry klimat jest tutaj w drużynie, że już nie wszystkimi, ale wielu chłopaków już porozmawiałem i myślę, że są fajne chłopaki, że mają dobry humor wszyscy i to się liczy i będzie ciekawe, jaki sezon będzie. Trener ma dobry plan i nie mogę się doczekać na pierwszy mecz. Super, dziękujemy, Kevin. Dziękuję nawzajem.